Czy on, ona napisze: witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na następnym spotkaniu z kartami Lenormanda i Tarota. Zobaczmy sobie, czy Wasza osoba ukochana napisze do Was, czy już się może zawzięła i nie będzie chciała kontaktu odnowić. Zobaczymy. Pomyślcie o swojej osobie ukochanej i wybierzcie oczywiście grupę, która Wam tutaj będzie odpowiadać. Grupa pierwsza to, moi kochani, karty Lenormanda lub kwarc różowy i talia kart Lenormanda, oraz druga grupa to karty Tarota i kwarc cytrynowy. Wybierzcie sobie, ja w międzyczasie serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję za Waszą obecność i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście chciałabym mieć nowych subskrybentów, którzy będą tutaj przybywać, także subskrybujcie, naciśnijcie, kliknijcie, subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, to nie ma żadnych kosztów, czyli chciałam powiedzieć kostelus, czyli bez żadnych kosztów. Nie musicie płacić za subskrypcję, kochani. Subskrypcja jest darmowa, a będziecie poprzez to, że będziecie subskrybentami, dostawać powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych premierkach z wróżbami. Także zapraszam. Proszę Was też, dajcie mi łapkę w górę, czyli lajki. Komentujcie w komentarzach pod filmikiem, czy grupa, którą wybraliście teraz, jest z Wami zgodna, czy rezonuje z Wami, czy rezonuje z Waszą relacją, z Waszą osobą kochaną. I zapraszam Was na wróżby indywidualne. Jeśli chcecie wróżbę prywatną, która będzie tylko dla Was, to napiszcie mi e-maila, kochani. Mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. I napiszcie mi e-maila, ja Wam wyślę, kiedy mam wolne terminy i tak dalej. Także zapraszam na wróżby indywidualne. I zaczynamy teraz, kochani, od grupy pierwszej, więc grupę kart Tarota odsuwam. Karty Lenormanda teraz odsłaniam. Wylosuję trzy karty i zobaczymy, co odpowiedzą karty. Czy ta osoba ukochana do Was napisze? Drzewo, jeździec i księżyc. Oraz w przełożeniu mamy przyjaciel. Czyli, kochani, jest na razie taka przyjaźń między Wami, niezobowiązująca, trudno powiedzieć, jakiejś relacji. Być może przyjaźń plus, czyli coś więcej troszeczkę niż normalna taka zwykła przyjaźń, czyli przyjaźń plus mówi najczęściej o przyjaźni z seksem. Może ta osoba chce takiej relacji, przyjaźń plus, tylko tutaj chce ta osoba, by się między Wami coś znowu rozwinęło, rozrosło. Chciałaby, żeby się uleczyły jakieś takie, nie wiem, czy milczenie, czy złe, jakieś negatywne energie między Wami. Tutaj mamy kartę jeźdźca, czyli kartę wiadomości, chęć szybkiego spotkania, szybko napływające wiadomości. No i tutaj wieczorem lub nocą ta osoba będzie o Was być może myślała, tęskni za Wami, być może myśli, rozmyśla i być może właśnie wieczorem lub w nocy, myślę, że wieczorową porą, jak będzie ciemno, będzie już pora księżycowa, że tak powiem, tak, ta osoba napisze, ponieważ mamy tutaj napływające szybko wiadomości, komunikację, chęć spotkania. Z tym, że na razie, jak mówię, widzę między Wami tylko przyjaźń plus. Ta osoba też jest lojalna wobec Was, ma takie przyjacielskie, jakby szczere te uczucia, możecie na nią polegać, ale żadnej miłości, czyli niczego nadzwyczajnego ponad tą przyjaźń tutaj nie widzę. Ale pytanie było, czy ta osoba napisze? Tak, napisze.
Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, czyli kwarc cytrynowy oraz... Tutaj schowam ten... cytrynowy i karty tarota. Grupa druga, myślcie o waszej osobie ukochanej. Czy osoba ukochana napisze? Mamy tutaj kartę sądu, mamy rycerza kielichów, mamy 8 buław, czyli tu karta komunikacji, szybkiej jakiejś wiadomości, być może podróży, być może z chęci spotkania i mamy też cesarza, czyli no, ta osoba jest bardzo uparta jakaś, jeśli macie jakiś konflikt, to rzeczywiście musicie coś tutaj wyjaśnić, karta sądu. Być może szczerze sobie coś tutaj wygarnąć, powiedzieć, ale mamy rycerza kielichów, czyli ta osoba jakby darzy was jakąś romantyczną emocją, emocjami. Chciałaby randki, chciałaby tu z wami flirtować, romansować się, spotkać, mieć randkę, spotkanie. Tutaj mamy kartę też wiadomości. Rycerz jakby zawalczy tutaj o kontakt z wami. No i mamy tu kartę nawet szybkich wiadomości. Ósemka buław to szybka karta, szybka akcja, szybkie wiadomości, tak? Szybka wymiana wiadomości. Niemniej jednak karta cesarza, no to osoba zawzięta, jakaś zadufana w sobie, uparta, też taka despotyczna, z zasadami, zapatrzona w siebie i władcza, czyli tylko on jakby tutaj chciałby decydować, kiedy jest właściwy punkt, czy kiedy jemu się chce tam napisać, czy napisać, więc osoba troszeczkę taka sztywna, powiedzmy, z charakteru, ciężka. Też osoba cesarza to jest taka osoba, która wie, że może mieć różne inne kobiety, ponieważ jest osobą autorytarną, władczą, silną, która się podoba, która ma podziw wielu innych również kobiet, więc być może jest taką osobą, że no, ewentualnie ma inne też jakieś partnerki, czy tutaj takie znajomości, ale musicie sobie coś tutaj wyjaśnić, jakby karta sądu, czyli ważna jest jakaś rozmowa i tak, będzie komunikacja, czyli odpowiedź jednoznaczna znowu tak, ta osoba twoja ukochana napisze. Także dwie grupy mają odpowiedzi tak. Napiszcie mi w komentarzach, czy grupa, którą wybraliście, rezonuje z wami, kochani. Czekam, czytam wasze komentarze z wielką radością. Dziękuję, pozdrawiam was wszystkich i do usłyszenia już wkrótce.